jak to mówią, motocykl mechanika jego wizytówką. Dobra, chwila prawdy, zobaczymy jak się miewa moja wizytówka po zimie. Jest trochę miejsca w garażu, żeby go wyprowadzić, sprawdzić. Całą zimę oczywiście nieodpalany, nieprzepalany, co uważam za totalną głupotę. Ale to może kiedyś o tym. Dobra, zamontujemy akumulator. Akumulator mam świeżo przyniesiony, naładowany. A całą zimę stał po prostu. Pod ładowarkę podłączoną. Zamontujemy akumulator i zobaczymy. Hayabusa w moim użytkowaniu 14 lat, rocznik 99, czyli leci jej 22 sezon, jak dobrze liczę. No i co? Tak naprawdę bezawaryjnie, podstawowe przeglądy i wymiany eksploatacyjne. I to wszystko, co z tym motocyklem gdzieś tam się dzieje. Na bieżąco generalnie przebiegu na chwilę obecną. A zaraz zobaczymy, ale chyba 73 tysiące. Muszę zobaczyć na licznik, bo już nie pamiętam z jakim przebiegiem skończyłem. No ale ani wiek motocykla taki, ani rocznik nie są jakąś wymówką, że motocykl ma słabo czy ciężko zapalić po zimie. Może tam chwilę pokręcić i tak dalej, no ale musi się bezproblemowo uruchomić. Jeżeli tak się nie dzieje, to jednak trzeba coś zajrzeć do sprzętu. Także zobaczymy, jak to tam wygląda u mnie. Nigdy po zimie nie ma problemu, także myślę, że i tym razem będzie ok. Jest to jedna z niewielu szans na to, żeby ten motocykl wyprowadzić, bo jak widzicie, już kolejny stoi sprzęt i czeka na rehabilitację, że tak powiem. Dobra, to mamy. Stąd nie widzę, aż się dokręci. Dobra, trzeba go wysunąć generalnie. Na stojakach. Dobra, tu nóżka wysunięta. Dobra.
zobaczymy, co on tutaj potrafi po zimie, jak się zaprezentuje. Pompujemy pompeczkę. No, Suzy, tylko nie narób wstydu, bo trafisz na serwis do graczy kosa. Sanko jest. Proszę. Robi to na niej najmniejszego wrażenia. Może kiedyś, jak będziecie chcieli, to nagramy jakiś taki filmik o tym motocyklu, na co zwracać uwagę, jak się eksploatuje taki motocykl. No wszystko co o nim wiem przez te 14 lat. Może kiedyś zrobimy taki rozgrzany, ale w sumie to nie ma żadnego znaczenia, zimny czy ciepły pali tak samo. Dobra, sprzęt do sezonu uważam za gotowy. Jazda próbna zaliczona i cóż wam mogę powiedzieć? Stara zadbana Hayabusa jest jak wino. Im starsza, tym lepsza. Naprawdę mnóstwo frajdy. Tył, bo asfalt zimny i na mocnych odkręceniach i na dohamowaniach z redukcją jeszcze ucieka, jeszcze tańczy. Ale generalnie naprawdę wielka radocha, sprzęt, zero zastrzeżeń, także sezon 2021 uważam za otwarty. To trzymajcie się i szerokości, do zobaczenia na trasie. Hej.